Cześć, witamy Was bardzo serdecznie jako administracja Minecraft Wiki Polska. Ja jestem XBlock, jest ze mną Lewandowski. Witam Was. I pokażemy Wam dzisiaj najnowszą wersję Minecrafta, czyli 1.0.0, na którą tak bardzo czekaliśmy. Właściwie witam widzów kanału XBlock Move Play, jak i widzów konta Minecraft Wiki Polska na YouTubie. Ten film będzie się znajdował właśnie na tych obu dwóch kanałach, więc zależy z jakiego kanału oglądacie. Będziecie wiedzieli, do kogo to mówiłem. Więc specjalnie na to, że już mamy tą konkretną, finalną, naszą kochaną wersję, założyłem dwuslotowy serwer i wraz z Lewandowskim zobaczymy, jak właściwie jak można teraz pograć, czy są jakieś spadki, czy wzrosty FPS-ów, bo właściwie to się Lewandowskiemu przyda. No i jakieś nowości ciekawe, coś, co doszło, co ujęło. Właściwie koniec gadania. Widzicie, że to, co nam się zmieniło w menu, to dodali nam Quit Game, który właściwie już miał być wprowadzony dawno, dawno temu, chyba zapomnieli o tym. No i w opcjach wideo dodali nam wyłączenie chmur, co też jest, powiedzmy, przydatną funkcją dla użytkowników słabszych komputerów. Co jeszcze nam dodali? Dodali nam jeszcze funkcję wyłączenia tych małych kwadracików, gdy znajdujemy się pod wodą, bądź jesteśmy przy gruncie chyba, przy bedrocku. Mamy takie właśnie malutkie kwadraciki, możemy je zminimalizować, możemy je ograniczyć do minimum, możemy mieć Rozmiastać wszystkie. Dym. Tak jest. Te takie wszystkie małe elementy. No dobra, to wejdziemy może na ten serwer. O jeny, deszcz nam tutaj pada. Ale okej, to nic nie szkodzi. Niech sobie pada. Deszczu się nie boimy. Oczywiście, że nie jesteśmy z cukru. No dobra, idziemy zobaczyć, co nam się tutaj wygenerowało ciekawego. Mam nadzieję, że mamy jakiś porządny świat. No. Nie jest najgorzej. O, jedne pająki. Oj, chyba gdzieś się zgubiłeś, Lewandowski. Gdzie ty jesteś? No, dokładnie. Zatrzymałem się na wzgórzu, bo nie mogłem wejść i teraz nie wiem, gdzie iść. Dobra, wracam po ciebie. Widzę. Chodź. No dobra, to co? Co nam się tutaj zmieniło tak na pierwszy rzut oka? Zmieniło nam się na pewno to... O jeny, ale mam wykres ogromny. Dobra, więc tak, zmieniło nam się na pewno to, że dodali nam taki wykresik w prawym dolnym rogu. Możemy przyuważyć, jaka część procesora, co się tak mi się wydaje, na jaki taki podsegment zostaje wykorzystywana. Z tego, co ja tutaj widzę, to 85% idzie mi na render. Jeżeli ktoś się sugeruje tym, że ilość FPS-ów, których w tym momencie mam 26-25, jest mała, niech zważy jeszcze na to, że właśnie u mnie na komputerze w tym momencie stoi serwer, który jeszcze musi opilnować tego oto gościa. Chociaż powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy to optymalizacja, czy od czego to zależy. Gra mi się naprawdę płynnie przy tych 26 FPS-ach, co właściwie kiedyś, powiedzmy na 26 FPS-ów, to było strasznie mało, że no czasami aż odechciewało się grać. Natomiast teraz nie widzę jakichś, powiedzmy, dużych... nie wiem, jak to nazwać, zaniechań w grze, żeby się odechciewało grać. Bardzo, bardzo płynnie mi to działa. Chociaż jeszcze ten deszcz tutaj mamy. No dobra, Lewy, to co? Trzeba było jakoś obczaić, co nam tutaj dodali. Na pewno są nowe dźwięki. Zademonstruję. Wow. dobra, starczy. O Jezu, gdzieś spadłem. Więc słyszeliście, że gdy uderzamy, gdy spadniemy, mamy właśnie inny dźwięk. Są to takie jakby, nie wiem, uderzenia, zderzenia patyków może, nie wiem, takie jest to, albo łamanie kości może. Rzucanie jajkami. Rzucanie, a tak, to też się może właśnie z takim dźwiękiem skojarzyć, uciekaj. To co zauważyliśmy przed chwilą, bo oczywiście jest to, nie jest to nasze pierwsze wejście na ten serwer, byliśmy już tutaj przed chwileczką, żeby troszeczkę tak się rozejrzeć. Zauważyliśmy, co żeśmy zauważyli jeszcze? Że punkty, tak? Gdy zginęliśmy, i pojawiły nam się te punkciki, które wcześniej nie były, tak jakby powiedzmy, używane. Teraz są one podzielone na kolor pomarańczowy bądź żółty, ojeny. Nie pamiętam.
Ale wydaje mi się, że teraz będą właśnie one w jakiś sposób wykorzystywane. O, zdobyłem doświadczenie. Więc myślę, że właśnie gdy... Co to było? To prawdopodobnie będzie to doświadczenie. Tak jest. Chociaż nie wiem. Mamy... Może zabijecie? Wiesz co, to za moment. W tym momencie mogliście usłyszeć jeszcze... No patrz co za szkielet. Mogliście usłyszeć sobie dźwięk jedzenia. Jest dodany, bo w wersji 1.8.1 oczywiście już jedzenie też było. Ale nie było dźwięku tego jedzenia, już jest on dodany. Dźwięki wystrzałów tych szkieletów też są zmienione bądź dodane. Nie pamiętam, czy szkielety miały jakieś dźwięki. Powiem szczerze, że ja mam... Tak, miał. Mam bardzo cicho Minecrafta, jeżeli chodzi o dźwięki te podstawowe. A muzykę to już mam w ogóle wyłączoną, zazwyczaj sobie jakąś swoją włączam. Więc pozmieniało się sporo rzeczy. Konferencja została zakończona. Powiedzmy, my mamy w tym momencie godzinę 23.20. Konferencja została zakończona właśnie jakieś 20 minut temu. Zdążyliśmy szybko ściągnąć, były problemy właśnie z pobraniem tej najnowszej wersji. Udało się, serwer oczywiście też był dostępny na Minecraft.net. No i właśnie dzięki tym wszystkim opcjom możecie zobaczyć, jak to wszystko wygląda na koncie Xblock Move oraz nowym koncie Minecraft Wiki Polska z tytułem mcwiki.pl. No dobra, czyli co? Trzeba by było, powiedzmy, jakoś wyeksplorować się. A że nie jesteśmy... no nie no. Dlaczego chciałem powiedzieć oszukistami? Nie jesteśmy cheaterami, hakerami, jakbyście to nazwali. Więc po prostu, po ludzku, zjemy sobie mięso. No dobra, więc to, trzeba by było znaleźć w końcu troszkę surowców. Więc co, Lewandowski, po 3, po 4 kawałki drewna i jakoś trzeba by się było budować. Okej. Okay. Achievementy już się sypią. No właśnie, trzeba było sprawdzić, czy coś nowego nam dodali. Achievementy. O, tak. Coś mi się zdaje, że... Jakoś nigdy na to nie patrzyłem. The end. Tak jest. Chyba zdobyć tą kulę Ender. Dotrzeć do świata The Ender, tak mi się wydaje, albo skończyć to. Stworzyć jakąś miksturę chyba. Coś z diamentami. No w każdym razie doszło troszeczkę tych achievementów. Tak, więcej na dole. No okej. Okay. Lewy, ile już masz tych kawałków? 6. Okej, okay, to ja mam 4, wiesz co? To podejdź tutaj może pode mnie. No. Ja sobie jeszcze zbiorę tutaj to. O, jany, przerobiłeś już? Mhm. Dobra, no to... Wiesz co? No tu, chodź. Wiesz co, to sobie skoczymy tutaj gdzieś. O, czekaj, jajko. Aj, ten cholerny deszcz. Gdzieś tu by się trzeba było jakoś wkopać. Ta, powiem ci, że jak ta świnia upada, to nawet niezły jest ten dźwięk. Taki łamanych kości jakby. Ty... ty teraz jadłeś, czyli to tak, no... Dobra, wiesz co, przerobimy sobie. Mam nadzieję, że nie musimy tłumaczyć receptur craftingu. O, to co zauważyłem. Lewy, możesz sobie wejść do craftingu i będziesz miał taką fioletową owolutkę wokół opisu danego przedmiotu. Tak. To jest chyba też dodane właśnie w tej wersji, wcześniej tego nie widziałem. Okej, przerobimy sobie jeszcze patyki. No dobra, i jedziemy. Okej. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Wiesz co, czekaj, wykąpiemy ten węgiel. Zobaczymy, może coś się w oświetleniu zmieniło. Zauważyłeś może, żeby się jeszcze jakieś dźwięki pozmieniały? Chyba nie, co? Znaczy, coś tam na pewno jest, ale z takich bardziej zauważalnych to... z tych początkowych to już chyba wychwyciliśmy. Zapraszamy was na CraftSite. Tam zazwyczaj właśnie pisze coś na temat... na tematy tych nowości ze świata Minecrafta.
Zmienił się dźwięk wagonika, Tak. dużego slajma, nowe dźwięki łuku. Tak. I teraz rozumiem tego, prawdziwe dźwięki Endermana i Silverfisha. Pewnie dowiemy się w trakcie, co na pewno zostanie Jest to. umieszczone na kanale XBlog oraz MCWiki. Wiesz co, dobra, mam troszeczkę tych. Coś tam chciałeś jeszcze mówić w trakcie, bo cię przerwałem. Są też nowe dźwięki drzwi i szkieletu. Tak, to drzwi to już żeśmy odkryli właśnie u nas na serwerze, tak? Na który też zapraszamy, niedługo będzie nowa mapa. O czym to ja mówiłem? Mówiłem o dźwiękach, tak? Dźwięki skrzyń oraz dźwięki drzwi się zmieniły. Zaraz pokażemy. Oświetlenie to samo chyba. Tak, tu się chyba nic wielkiego nie zmieniło. Realistyka wody, jaka była, taka jest. Strasznie, strasznie dziwna, ale co Minecraft, to Minecraft. Oczywiście bieganie nam pozostało. Tu się nic nie zmieniło. Żeśmy jaskinie sobie znaleźli. Przetrwamy tutaj tylko chociaż tą noc, która właśnie zapada i mam nadzieję, że ten deszcz się w końcu skończy. Więc co, no trzeba by było jakoś tutaj się rozbudować. Dobra, to wiecie co, my może przeczekamy ten deszcz i wrócimy za chwilę, także trzymajcie się, do zobaczenia i cześć. Witamy ponownie i kontynuujemy naszą zabawę z najnowszą wersją Minecrafta. Więc co, doczytaliśmy jeszcze tak przez sekundę kilka nowinek. Przestał nam w końcu padać deszcz. Wychodzi nam powoli tylko słoneczko. I gdzieś tutaj na nas poluje szkielet. No i co, właśnie mogliście usłyszeć te dźwięki drzwi. Wiesz co, może Lewandowski, odezwij się, bo ludzie mogą nie wierzyć, że jesteś tutaj ze Halo? mną. No i mamy oczywiście nowe dźwięki skrzyń. W ten sposób one brzmią teraz. Nowe dźwięki drzwi oraz skrzyń były dodane w takim malutkim, maciupeńkim update'cie, właściwie niezauważalnym, w wersji 1.8.1. Natomiast tutaj są też drobne zmiany, bo właśnie dźwięki drzwi były takie, jak w tym momencie słyszycie. I takie same dźwięki miały właśnie skrzynie. Natomiast już teraz, w tej naszej finalnej wersji Minecrafta 1.0.0, mamy właśnie taki dźwięk skrzyni. Dobra, Lewandowski, potrzebujesz trochę żarcia, bo mi tutaj też spada. Nie, Więc. ja już mam wszystko na full. Okej, dobra, to ja sobie tutaj fetnę. No i kolejną rzeczą, którą możecie sobie przyuważyć, jest jedyneczka pomiędzy sercami a paskiem jedzenia. Jest to numer poziomu, numer levela, jak to woli. Czyli jak widzicie już, poziomy doświadczenia działają w pełni. Co pewnie też nie, niektórych graczy zadowoli, bo no jednak powiedzmy, że Minecraft idzie w stronę takiego, no powolutku, w stronę takiego RPGa, o czym świadczy też magia, o której troszeczkę nawiążemy potem. No i co, no komu się to może podobać, komuś nie. Nie będziemy dzisiaj krytykować, nie będziemy krytykować w tym odcinku. Natomiast na krytykę przyjdzie jeszcze czas. Idziemy zobaczyć, co nam tutaj jeszcze nowy generator, bo taki też chyba jest w najnowszej wersji Minecrafta zamieszczony, troszeczkę zmodyfikowany, troszeczkę ulepszony. Co nam może ten generator zaprezentować? No i co? Mamy pustynię. Co my tu jeszcze możemy spotkać? Owieczki, mamy kaktusy, mamy uschnięte drzewka. Właściwie wszystko to już widzieliśmy. Ach! Lubię patrzeć, jak się ten piasek zarywa. No i co? Widoki mamy w miarę ładne, nam się wygenerowały. Jest to mój pierwszy wygenerowany serwer. Właśnie w wersji 1.0.0, wersji finalnej. Czyli powiedzmy, że bardzo ładnie wyszło. Jeżeli ktoś chce Seeda sobie spisać, proszę bardzo. Wystarczy sobie zatrzymać filmik, wyjąć ołówek, długopis bądź włączyć sobie notatnik i sobie to spisać. No okej, okay, więc co? Trzeba by było troszeczkę pokopać, albo sobie znaleźć troszeczkę żarcia, które się nam potem przyda. Okej. Okay. Wędrujemy sobie. Lewy, jak znajdziesz coś, co się będzie nadawało do zjedzenia, to możesz mnie poinformować. Spoko. O, krowy, krowy, krowy. Musimy bić. Jeżeli ktoś z was przez dłuższy czas nie grał w Minecrafta, nie pamiętam już dokładnie, w której wersji tyle tego wszystkiego było, dodano, że właśnie z krów
I jeszcze z których zwierząt wypada nam właśnie, z których nie wypadało wcześniej, wypada nam właśnie pożywienie, wypada nam mięso. Teraz tak jak właśnie widzicie, z krowy nam wypada mięso, z owcy to chyba nie, chyba prawie na pewno nie. Z owcy nie, z kurczaka. Tak, tak, teraz mamy mięso z kurczaka, oczywiście każde mięso możemy sobie ugotować, oprócz mięsa z zombie, które też zostało dodane. Natomiast, ej, głupi kurczak. Natomiast mięso z zombie zaturwa nas, dodaje nam dwa punkciki jedzenia, a potem zaczyna nam odejmować właśnie to pożywienie, które sobie... Jest to takie chwilowe uleczenie, powiedzmy taka jakby mała ampułka, jeżeli chcemy się tak szybko na jakąś chwilę uleczyć. Okej. To sobie to może... bardzo mało. Wiesz co, ten stek z krowy, czy jak to się tam nazywa, surowy kotlet z krowy, daje więcej... Tak? Wiesz co, ci powiem, nie wiem szczerze, ale powiedzmy, nie że wiem. To tak na początku, to tak nazwijmy. Tak, oczywiście nie znasz się. Daje właśnie ten stek nieugotowany, nieupieczony, daje nam więcej życia niż kawałek, niż cały kurczak. Troszeczkę dziwne, no ale wymysł naszego boga Markusa, tak? Zabijmy te Nacza. Krowy. Nocza, tak jest. Nacza. Nacza. Czemu mi się to znaczo skojarzy? No gin w końcu. Mam nadzieję, że nie słyszycie tego klikania w myszkę. Jest ono jak opętane. Musicie wiedzieć, że coś się dzieje. A mianowicie wyszedł Minecraft 1.0.0 w wersji finalnej. Ludzie, to jest po prostu taki fakt, który trzeba opić, który trzeba świętować. No, oczywiście mlekiem, wodą mineralną. Tak jest, to chlebem z solą trzeba takie rzeczy... Kurczę, o czym my szanimy, lewy? Tutaj alkoholu trzeba. Chyba cię zgubiłem z pola widzenia. Wiesz co, nie wiem, ale zrzuciłem krowę i nie dostałem za nią doświadczenia, co mnie bardzo boli. Ale cóż, za to... Doświadczenie poleciało razem z nią. No wiem, właśnie zrzucam krowy, zobaczysz potem na filmiku. Właśnie zrzucam krowy z tego klifu, z tej skarpy. O, sam mogę spaść. Okej, jeszcze sobie trochę wszamiemy. Ja idę po moje doświadczenia, takiego bicia to nie ma. Jeszcze trochę sobie zejdziemy niżej. Okej, jeszcze troszkę. Dobra, hops. Kurczę, no to jest zaawansowana winda, naprawdę. Przynajmniej bierzesz sobie jej części. Okej, no i w tym momencie widzicie, jak nam mi wskoczyła właśnie dwójeczka na pasku doświadczenia. Czyli ma właśnie w tym momencie drugi poziom. Jeszcze jedna kuleczka. Oczywiście te poziomy potem tam coraz wolniej narastają. Zapewne większość z was grała w jakieś tam MMORPG. Nie będę rzucał tytułami, w których się właśnie nabija takie poziomy, takie levele. I pewnie wiecie, jak to właśnie, na czym to polega, jak to wygląda. Lewy, wiesz może, w którą stronę iść, żeby dojść do tej naszej chatki? Nie mam żadnego pojęcia. Nie wiem, gdzie jesteś ty, nie wiem, gdzie jestem ja. No to też fajnie, wiesz co? Zejdź może... wiesz co, ja podejdę troszeczkę wyżej, może mnie zobaczysz. Ohoho. Jak mam na szorcie, to na pewno cię zobaczę. No tak. Jak już pewnie większość wie, Lewandowskiego komputer niestety jest za słaby, aby odpalić Minecrafta na full detalach. Jakby jeszcze było coś takiego jak full detale w Minecrafcie. No co, masz różne ustawienia. No tak, no. Widziałeś dynię? Nie, a jest coś nowego? Nie. Chodziło o to, żebyśmy się znaleźli. Aha, wiesz co, nie, w tym momencie sobie zrzucam świnie właśnie, które się kaleczą. To chyba z drugiej strony jesteś. Schodzę po moje doświadczenie. No jestem przy... prawie przy drzwiach od naszego domku. Tymczasowego. I nadal chodzę z drewnianym kilofem. Ja w ogóle nie mam kilofa. Ale wiesz co ci powiem? Większość od nas z serwera powiedziałaby, że Xbox chodzi z kamiennym kilofem i... Że coś się dzieje, nie? Okej, wiesz co? Tu jakąś jaskinię znalazłem. Trzeba się było w końcu znaleźć, pająka gdzieś to słyszę, idę go zabić, może trzeci poziom uda mi się wbić.
I trzeba by było zrobić mały test. Zabiłbyś mnie, bo sam bym się utopił, zginął, coś mnie zabiło. Myśmy zobaczyli, czy te punkty jakoś przepadają, czy właśnie one jakoś zaliczają się. No zobaczymy, jak to wygląda, nie? Mhm. Więc zabijemy tą świnię tutaj, żeby jeszcze troszeczkę doświadczenia zdobyć. Ja w tym momencie lewie jestem na naszym punkcie pierwotnego spawnu. Tutaj, gdzie żeśmy się pojawili po raz pierwszy. W tym miejscu właśnie próbuję jestem. Próbuję to odnaleźć, ale nie jestem pewien, czy idę w dobrą stronę. Kurczę, jak ja zabijam zwierzęta, to dostanę ten. Zobacz, biegam za kurą i nie mogę jej trafić. O, jestem w domku. Tak, to poczekaj, bo ja już... O, widziałem twój nick przed chwilą. Jestem, o właśnie, witamy w naszych skromnych progach. Okej. Więc co jeszcze się pozmieniało, co dodano, co ujęto? Tak na szybko, no magia, tak? Która osobiście, no jednak wrażę swoją krótką opinię, mi się nie podoba. Tak jak już wcześniej wspominałem, zmierza to w stronę gier RPG, typu RPG. Jednak dla mnie Minecraft to jest stara dobra alfa, w której trzeba było kopać i przede wszystkim przeżyć, no a teraz niestety się to zmienia. No i właściwie to byłoby wszystko, jeżeli chodzi o mój komentarz, bo ja bym mógł o tym dyskutować przez godzinę, godzinami. Więc tutaj zakończę swój komentarz. No i Lewy, może tam odwiedzisz naszą ukochaną stronkę i przeczytasz co nieco o tych wszystkich miksturkach, o tych wszystkich, o tej magii. Jeżeli masz i tam pod ręką. Tyle, że nie wiem, ile to by zajęło. Tak, no mamy tam kilka recept, kilka... Kilkaset? Tysięcy. A ma być chyba kilka tysięcy. Kilka tysięcy receptur będzie, tak. Będziemy mieli różne miksturki, które jedna dodaje nam, załóżmy, szybkości, druga nam dodaje troszeczkę więcej życia na jakiś czas określony. Na nic nie robi. I na nic nie robi, dokładnie. No i tak jak już Lewy wspomniał, mamy kilka właśnie tysięcy, tam z tego co ja wiem, co do 2600 chyba. Na pewno ta liczba się zwiększy. 2600 receptur. No i musimy tam właśnie tworzyć te wszystkie mikstury. Oczywiście stworzenie jednej mikstury to jest właściwie pikuś. Znając życie, wyjdzie coś takiego. Mam nadzieję, że u nas na Wiki też się coś takiego ukaże. Jakiś taki spis, kto jaką miksturę, co ona robi, stworzył. Następnie niech u nas napisze może na Wiki. Będzie to też dosyć ciekawy artykuł, który może zasłuży na medal. Zachodzi nam powoli słońce. No i kolejna zmiana, czyli księżyc, który jest w tym momencie widoczny w 3/4 całej swojej krasy. Lewy, gdzie ty jesteś? A tam nam słoneczko ładnie zachodzi. Jestem. Wiesz co, to poczekaj, tam może po ciebie przyjdę. Przy okazji sobie trzcinę wezmę. Masz może jajka? Aha, to i tak by trzeba było ten. Nie mam. Nie masz jajek, dziwnie to zabrzmiało. Dobra, bez skojarzeń, idzie noc, trzeba się kryć. No i co, jeżeli ktoś z was nie oglądał na żywo transmisję, no to nie żałuję, bo jednak były niemałe emocje, gdy Marcus Pearson przeciągał właśnie taką dźwignię, jaką mamy w Minecrafcie do otwierania drzwi, czy do włączania, aktywowania redstone'owych konstrukcji. Właśnie taką dźwignię przeciągał w dół, aby na naszych komputerach, na nasze komputery mogła się ściągnąć najnowsza wersja Minecrafta. Zając życie było to w ten sposób, że ktoś tam w tym samym momencie, gdy on właśnie tą dźwignię przeciągnął, ktoś tam wrzucił na serwer. No i w tym momencie Lewandowski akurat załapał się, gdy u mnie na filmiku, tak jest, gdy u mnie na live'ie, właśnie ta dźwignia już była na dole, Lewandowski mi właśnie zaczął krzyczeć, że już posiada wersję 1.0.0. Tak jest. Ja mam jeszcze gdzieś filmik, więc może go gdzieś tutaj wkleję w międzyczasie. No i okej, więc jeszcze będziecie mieli okazję, żeby zobaczyć ten filmik z live'a. No już oczywiście nie na live'ie, ale będzie on na pewno nagrany przez IGN, bo właśnie za pośrednictwem tego serwisu był on tak jakby kręcony. No i co więcej można powiedzieć? No nic, no. Mamy oczywiście tą naszą ukochaną wersję stabilną, powiedzmy już taką w pełni grywalną. Przed premierą, czyli właśnie do tego momentu, gdy mamy już wersję finalną, grę zakupiło ile? 4 miliony osób. Jest to ogromna liczba. Powiem wam szczerze, że nie spotkałem się, żeby
w ogóle można było kupić jakąś przedpremierową wersję gry. Oczywiście są tylko preordery, w które nie można grać przed premierą. A tutaj, no jednak jest to Minecraft, jest to wymysł Mojangu, czyli firmy z Szwecji, tak? Dobrze mówię? Tak, tak, dokładnie. Tak, tam mają swoją główną siedzibę, tam sobie siedzą, tam sobie projektują, tam sobie programują, tam się bawią, tam dla nas sklepują tego całego Minecrafta. No, troszeczkę się zmachałem tym gadaniem, troszeczkę się zmachałem tym łażeniem dookoła tego, tej naszej ziemianki, tego naszego domku małego. Więc może czas wyruszyć na jakieś małe polowanie i zakończyć ten niekrótki odcinek pokazowy najnowszej wersji Minecrafta. O jeny, z pośpiechu, zrobiłem kilo zamiast miecza. Okej, ja mam miecz. Masz kamień? Nie masz kamienia pewnie. O, ja nic nie mam. Okej, trzymaj drewno, zrobisz sobie z drewna. I takie krótkie polowanko zrobimy, przy okazji może właśnie uda nam się ale zginąć. Ale dużo dałeś. No ile? No dwa, tak? Do dwa. Miecza? No tak, no do miecza potrzebujesz no, dwóch. A ja mam patyki. Aha, no tak. Proszę bardzo. Pewnie uda nam się zginąć. O jeny, jakiś bug. Pewnie uda nam się zginąć, dziwnie to brzmi, ale tak, pewnie uda nam się zginąć, powtarzam to trzeci raz, więc będziecie mogli zobaczyć, czy te punkty rzeczywiście działają, ta punktacja końcowa. Pewnie nie wiecie jeszcze o co chodzi dokładnie, ale na pewno zaraz zajarzycie. Poszedłeś prosto czy w lewo? Tu jestem. Wiesz co, zamknij nam drzwi może od domu, bo jednak myślę, że kolejne odcinki tego typu pokazów będą się ukazywały, więc myślę, że jednak mapkę sobie zachowamy. I w tym momencie widzimy pierwszego creepera na naszej nowej wersji. Boom! Wow. Ale wybuch. Tak jest, obydwa wybuchy były. Zginąłeś? Nie, jeszcze nie. A ty zginąłeś? Nie. Chciałoby się co, żeby Lewandowski zginął. Wiesz co ci powiem? Szczerze. Naprawdę nie pamiętam, kiedy ostatnio ginąłem. No oczywiście teraz, gdy udało nam się, gdy żeśmy po raz pierwszy zginęli, pierwszy raz patrząc na tym serwerze, to wcześniej, powiem ci szczerze, nie pamiętam, kiedy zginąłem. Kurczę, coś mnie bije i nie wiem, też co to jest. Widzę, ale nie widzę... Jedzenie. A, masz, dobra. Czas się martwić. A ty masz jedzenie? Czy chcesz, czy tak, co? Tak, mam. Wiesz co, to ja się może dopełnę na karmie. Okej. Słyszę pająka, ale go nie widzę. Tak, ja to samo. Wiesz co, chyba tutaj gdzieś jest w jakiejś kopalni. Nie kopalni, tylko w którymś z tych zaułków tam. Dobra, idziemy dalej. Zobaczymy, co my tutaj jeszcze mamy. Oła. Co jest? O, padłem. No widzisz. O, mamy pająka. Zabiłem. O, jest. Trzeci poziom. Elegancko. Trzeci poziom i 4,5 serduszka. Uwaga, i rośnie. Za tobą. Wiesz co, to bijemy go. Oko. Oko? A do czego ono ma być potrzebne? Potem do magii. Na pewno coś chyba do zrobienia. To jak zgnije, to będzie to możliwe do poszukiwania portalu do kresu. Do endu. Nieźle. Tylko nie wiem dokładnie, jak to ma się. Widziałem tylko na jednym filmiku to, jak ktoś to posługiwał się tym zgniłym. Tak? Chyba zgniłym okiem. I wskazywało to lokalizację, gdzie to, w którą stronę szukać portalu. Portalu do The Endu. Aha, rozumiem. Wiesz co, pełno świń tutaj jest, pełno zombich. Jeżeli ktoś z was jeszcze, nie wiem, nie widział, no tak jak już wcześniej wspominałem, dużo ludzi zrobiło sobie właśnie przerwę od czasów nawet już wersji 1.7, przeczekując 1.8, chociaż to już na pewno mała garstka, właśnie wyczekując tej wersji finalnej. Właśnie mogą nie zauważyć tego, że mamy teraz mięso właśnie z tego zombie, które w tym momencie mam w ekwipunku, możecie sobie je zobaczyć. Jeżeli coś mi tutaj użgnie tego jedzenia, pokażę wam, jak to, na jakiej zasadzie to działa. Oj, wredny pająk. Okej, mamy sieć. Jeszcze jeden. Same pająki tu są i zombie. Kolejne oko, lewy bierzesz. Ojej, zebrałem. No i mamy oczywiście nasze piękne widoki. Księżyc, powiedzmy, no tak jak już wcześniej wspominałem, 3/4 odsłoniętego księżyca. O, to mamy jakiś kolejny, żeśmy potem wiedzieli, którędy wrócić. Kolejny
Lewy. Zobacz, co znalazłem. O. Czyli element, w którym właśnie od tej wersji możemy sobie, no jeszcze w RC, w wersji kandydującej właśnie do wersji finalnej, możemy sobie właśnie chodzić po liliach wodnych. O, możemy, Tomek, chodź tu. Możemy się bawić w Boga. Tak, tak, właśnie wspominałem o tym, ale co to jest? To będzie grzybowy biom. Grzybowy? Chyba. Nie jestem pewien, ale... O, to bardzo ciekawie. Tylko tu on chyba już się kończy? Nie wiem, co to jest. Wiesz, co ci powiem? To jest to samo, bo nie widzę. Tu mi się czanki nie wczytują. O, jest, okej. Okay. Tam coś mamy pod ziemią. To jest normalna trawa. Nie. No to... Nie, to jest po prostu ciemna. Tak jest, ale ciemna. Tam zobacz, jaką tam masz. Pełno grzybów. Drzewa obrośnięte mamy. Co my tu jeszcze mamy? Nic tu już nie mamy. Koniec. I z powrotem mamy nasz... nasz biom. Wiesz co, dobra, może wracamy powoli. Zrobimy w ten sposób. Ja się dam zabić i w ten sposób zakończymy ten odcinek. Zbierzesz po prostu po mnie wszystkie moje rzeczy i wrócimy do kryjówki. Dobra, a więc ja się rzucam na pastwę tych oto straszliwych potworów. Ginę. No i dowiadujemy się, że jednak punkty score nie przydzielają prawidłowo tego nam tych punktów, nie wykazują nam czy ile ich mamy. No i okej, dziękuję wam bardzo za uwagę. Widzom konta Xblock Move Play, jak i Minecraft Wiki Polska, pozdrawiamy was bardzo serdecznie. Lewandowski, masz kilka sekund, żeby się pożegnać. Na razie. No, krótkie na razie. Ja was żegnam jeszcze raz. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!